Meghan Markle zaraz po dołączeniu do rodziny królewskiej uważana była za wyjątkowo pozytywną i energiczną postać, która przyniesie pałacowi wiele dobrego. Z czasem jednak okazało się, że z jej powodu doszło do wielu skandali i sporów, a teraz ciężko jej już dłużej ukrywać emocje. Jest upokarzana i ma tego dość. Meghan Markle swoją przygodę z brytyjską rodziną królewską rozpoczęła wyjątkowo pozytywnie, aktywnie się udzielała, zabierała głos i komentowała najważniejsze sprawy. Pałała również optymizmem i energią, dzięki czemu szybko zaczęto nazywać ją najbardziej sympatyczną postacią pałacu. W ostatnim czasie jednak wokół kobiety wybucha coraz więcej skandali, mówi się o nieustających kłótniach oraz jej konflikcie z księżną Kate. Podobno znacząco stanęła między księciem Harrym a resztą rodziny, a teraz na jaw wyszły kolejne fakty. Meghan Markle jest upokarzana przez rodzinę królewską i ma już dość całej tej sytuacji. Meghan Markle upokorzona przez rodzinę królewską o wyjątkowej pomysłowości i chęci bezustannego działania Meghan Markle rozpisywały się już wszystkie media. Kobieta dołączyła do rodziny królewskiej z całym wachlarzem różnych inicjatyw i akcji, które jej zdaniem byłyby dobre dla pałacu. W praktyce jednak nic nie okazało się tak proste, jak jej się wydawało. Kobieta jest upokarzana przez rodzinę królewską ciągłym odrzucaniem wszystkich jej pomysłów, których było już naprawdę sporo. Co prawda Meghan Markle jeszcze nie ogłosiła oficjalnej listy wydarzeń, nad którymi chciałaby objąć tradycyjnie patronat, jednak media piszą, że miała już kilka pomysłów, żaden się jednak nie sprawdził i nie został zaakceptowany. Dla wyjątkowo aktywnej kobiety to z pewnością niezwykle frustrujące i czuje się niekomfortowo w tej sytuacji. Ogromne frustracje i ciągłe odmowy, narastający konflikt między Meghan Markle a księżną Kate również może być przyczyną tego, że rodzina królewska nie chce przystawać na inicjatywy kobiety, by nie zostać oskarżoną o poparcie dla którejś ze stron. Meghan czuje się sfrustrowana, kiedy słyszy odpowiedź „nie możesz tego zrobić lub nie rób tego”, wyznaje źródło magazynu People. Dodatkowo o wszystkim decydują twarde zasady etykiety, których kobieta ciągle jeszcze się uczy. Jedyną metodą jest opanowanie emocji i zimne negocjowanie. Pałac jest magicznym miejscem i jest to także miejsce, w którym często słyszysz „nie, nie, nie”, dodaje informator. Z pewnością odrzucanie wszystkich pomysłów jest poniżające i frustrujące, z czasem jednak może udaje się wprowadzić choć część swoich planów w życie.